Co tu ciekawego słychać? Tam jest w porządku, tu jest w porządku. Tutaj mamy klienta, który wygląda niezbyt dobrze. Widać, że jest taki ospały, mało ruchliwy. Ewidentnie chłop ma problem. Widać. Znaczy, nie sprawdzałem płci, także nie wiem, co to jest. Ten królik od dzieciństwa urodził się. Ten królik już urodził się tak jakby niepełnosprawny. Ewidentnie widać było różnicę wielkości w porównaniu do pozostałych jego braci i sióstr. Był taki nieporadny. Wiecznie był najmniejszy, nie umiał znaleźć sobie miejsca do jedzenia, nie wiedział, jak szukać tego jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Od dzieciństwa jest taki nieporadny. Był z bratem, czy tam z siostrą, rozdzieliłem go kilka dni temu. Ewidentnie ma problem, zobaczcie, na te odchody na przykład, tutaj. To jest bardzo niezdrowa kupa królika. Kupa królika powinna być normalna, okrągła. Tak jak tam, o. Normalne bobki, suche, okrągłe. To nie jest normalna kupa, ewidentnie ma problem żołądkowy. Został rozdzielony. Nie wiem, czy to z tego powodu, po prostu ma więcej jedzenia, nie umie sobie tego podzielić, nie umie sobie udzielić wody i ma ewidentny problem żołądkowy. Co z nim będzie, nie wiem. Na razie dostaje, jedzie tylko na suchym. Będziemy próbowali mu ten żołądek troszeczkę tam przeczyścić. Zobaczymy. Aczkolwiek nie wróży mu dobrze i wydaje mi się, że padnie. Ale od dzieciństwa no miał problem ze sobą. Gdyby żył w naturze, na pewno by padł ofiarą, albo by po prostu gdzieś tam coś mu się stało. Po prostu jest niepełnosprawny, no. Zobaczymy. Próbujemy go ratować. Będzie miał taką dietę właśnie suchą teraz, z małą ilością białka. Zobaczymy. A reszta tu jest w porządku. Bardzo ładne odchody. Po odchodach właśnie można zobaczyć, sprawdzić, czy nasza dieta naszych królików jest w porządku.